Dzień dobry, kochani! Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na naszym kanale. I od czego ja miałam zacząć tego vloga? No, miałam Wam pokazać, jak to tu wszystko wygląda po zmianach, nie? Kurde, co ja to mam? Gdzie ja mam znowu statyw? Zaraz Wam wszystko pokażę, już trochę w tle widzicie, ale brakło nam jednej listwy. W sumie może nawet dobrze wyszło, bo mąż pojedzie w poniedziałek do stolarza jutro i zapyta się, czy mam taki odpad, no bo to wiecie, no mają takie kolory, żeby wyciąć taką zaślepkę płaską, bez żadnych takich żłobień. Poczekajcie, ja muszę znaleźć pierwszy statyw. Kurczę, powiem Wam, że strasznie mi zaświeca telefon do vlogowania z telefonu, no ale trudno. I gdzie sobie położyłam spinkę? Bo wzięłam sobie już spinkę. Już jedno ciasto upiekłam, bo to nie jest ten sam dzień, o którym Wam mówiłam w poprzednim vlogu. Mówiłam, że za chwilę zaczynam nagrywać. Nie dało się. Uwierzcie mi, to, że wszyscy żyją przy tej zmianie, tu to jest cud. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Wstępnie, a może bez światła. Tak to, kochani, wygląda. Myślę, że dobrze nam to wyszło. Jak widzicie, tu jest jeszcze przerwa i o tą przerwę właśnie chodziło mi z tym stolarzem, że tu musimy wyciąć jeszcze coś takiego. I nie wykańczałam tego takim czymś, tylko wstawiliśmy taką listwę, to jest ta sama listwa, która jest na górze. Wstawiliśmy tu taką listwę, bo dzięki temu ta lodówka ma tutaj przestrzeń, wiecie, nie jest zduszona, bo tam między nią są przerwy. Laurcia. No i tu też daliśmy taką listwę, tylko no, musieliśmy dać w drugą stronę, ale tego, wiecie, w ogóle tego nie widać. Czekaj, kochanie. No i tutaj daliśmy front, tak jak mówiłam w poprzednim vlogu, jak nie oglądaliście, to zapraszam Was na nadrabianie vlogów. Daliśmy tylko front. Przykręcił mąż uchwyt, potem mówiłam, że mógł ten uchwyt być na środku, ale z drugiej strony to ma imitować taką szafkę otwieraną do góry, więc jest dobrze, zresztą we wszystkich szafkach mamy, wiecie, na górze, no tylko, wiecie, to ma być imitacja takiej otwieranej do góry, no i tu będzie jeszcze taka płaska listwa, mieliśmy taką płytę właśnie jeszcze taką meblową, no ale ona była trochę wygięta, bo ja coś na niej kładłam, pamiętam, ona mi miała coś podpierać, no i nie wygląda to dobrze, więc albo znajdziemy coś u stolarza, albo zamówimy jeszcze raz taką listwę, bo źle żeśmy sobie to policzyli. Źle żeśmy sobie to policzyli, bo żeśmy mieli uciętą tu u góry listwę, no ale nie zapomnieliśmy, że przecież w niej tu były dziurki, więc no, więc nie wyglądałby to dobrze, ale tak, wiecie, jak na to się patrzy, to to będzie bardzo dobrze wyglądać, a ja mam w końcu wielką, piękną, funkcjonalną lodówkę, już Wam trochę pokazywałam w poprzednim vlogu, ona ma szuflady, tu ma jeszcze takie tace, o tam, i tutaj druga szuflada, moim zdaniem to jest bardzo wygodny system i wiecie, jest to też energooszczędne, bo nie otwieracie, wiecie, całej chłodziarki, tylko tą sekcję, która Wam jest potrzebna, otwiera się ją tak z dołu, no i tu już jest wypełniona, zobaczcie, mój sernik, świetna, pojemna, piękna lodówka, to jest lodówka w rozmiarze 70, od razu Wam zostawiam link, jakbyście byli zainteresowani, po prostu, i ona, na niej w ogóle nie widać palców, jakby to kogoś interesowało. Bardzo ciężko znaleźć w ogóle typowo czarną lodówkę, jedynie w szkle, no ale sami widzicie do mnie, powiem Wam, że teraz jak tak patrzę, mogłaby być tu szklana lodówka, nie wyglądałoby to źle, tu są szyby, więc nie wyglądałaby tu szklana lodówka źle, tylko że ja już słyszałam o czymś takim, że popękało samo z siebie to szkło, koleżanka ostatnio sobie upuściła coś, objechało jej naczynie i sobie ubiła na rogu, z naszym szczęściem. Tylko jedynie w tym domu mój mąż jest taki, że ale my to jesteśmy
Cała trójka takie niezdary, że to po prostu ja z dziećmi to się taki niezdary, że na pewno coś by się stało. Na bank by się coś stało. Zdecydowałam się na to. Jest ciemna. Ona nie jest typowo czarna. Ona jest taka lekko grafitowa, ale no jak tak stoję stąd, światło się odbija, to wy to chyba widzicie w kamerze. Ale ona jest ciemniejsza niż wy widzicie to w kamerze i bardzo ładnie tutaj też z tym piekarnikiem i z tym wszystkim wygląda. Tylko ja wam nie mogę tego tak pokazać, no bo to światło tam uderza na żywo, to troszeczkę inaczej się to światło po prostu rozprasza. No ale jestem bardzo zadowolona. Jak to lodówka troszeczkę wystaje, ale nie jest to dla mnie jakoś rażące. Bałam się, że będzie gorzej, a naprawdę wygląda to fajnie i w końcu nie mam tej konserwy lodówki pod zabudowę, bo to była już moja zmora. Tak do codziennego funkcjonowania, upieczenia jakiegoś ciasta na niedzielę dla rodziny super, ale jak przyszła już jakaś impreza czy święta w domu, ja wszystko trzymałam w garażu. Ja miałam połowę rzeczy do wyrzucenia po dwóch dniach po świętach, bo nie miałam gdzie po prostu tego przetrzymywać, nie miałam gdzie tego trzymać, zrobiłam więcej, dwie sałatki i ja nie miałam ich jak schować. Tak wszystkie imprezy, na przykład urodziny, jak mogłam nawet sałatkę zrobić dzień wcześniej, to tego nie robiłam, bo nie miałam gdzie jej po prostu przetrzymywać. Więc tak. Zniszcz trochę, żebym je widziała. Heja! No, a ta dalej w szynie. Ta dalej w szynie, dziewucha. Jeszcze tydzień jej to ściągnęłam, bo ten, ale mówi, że ją boli. Więc nie będę jej narażać. Dobra, jak widzieliście w lodówce, już jest sernik. Będziemy teraz robić malinową chmurkę. Prosiłam, nie obijaj o meble. Także działam. Jestem zadowolona, ale jestem taka zadowolona! Owi dalej stoi. Dziękuję wam za aktywność pod filmem. Dalej was zapraszam. Gdzieś tam dwa filmy niżej jest prezentacja Owi. Jest to taki trochę konkurs. Ja go dostałam na testy na 30 dni, ale 9 osób otrzyma ten sprzęt na ten. Powiem wam, że bardzo fajny sprzęt i mam nadzieję, że go dostanę. Jak nie, no to sobie myślę, że kupię. Może nie teraz, bo zabuliłam za lodówkę i to. Ale i trzeba komputer w końcu kupić, także takie wydatki muszą poczekać, ale taka zachcianka, bardzo fajny sprzęt. Ja zrobiłam w nim już tak dużo rzeczy, że ojej, ułatwia funkcjonowanie. Dobra, a ja teraz, kochanie, przynieś ten stary telefon, bo ja sobie tam znajdę przepis na tą malinową chmurkę, żeby sobie tutaj nie blokować, żebyśmy mogły nagrywać i piec. No i będziemy piec. Ja mam już ciasto na kruche, na spód na malinową chmurkę zrobione. Mam go w lodówce, bo myślałam, że to będę robić jutro, ale jak później zaczęłam robić sernik, tu dzieciom trzeba było dać gdzieś, tu mężowi coś przytrzymać, tu co, bo to się takie wydaje, że a tam zabudować dwoma listwami tutaj, to nie jest takie hop-siub, jak się wydaje, bo trzeba to dobrze wszystko pomyśleć, ale jeszcze musimy wyregulować trochę tą lodówkę, bo ona jest tak na tych nóżkach na dole, musimy ją troszeczkę tu z przodu opuścić, bo trochę jakby ona szła w dół. Zresztą mąż dawał poziomicę do środka, do lodówki i rzeczywiście tak jakby on trochę szła w dół. I widzę, że też z jednej strony mocniej wystaje, więc musimy ją tak, wiecie, skalibrować, żeby ona tak mocniej tam weszła, ale nawet tutaj po linii widać, że tu się bardziej chowa, więc musimy ją tu na nóżkach opuścić. A jest pełna, więc ja nie wiem, czy nie będę musiała wszystkiego z tej lodówki wyciągnąć, żeby to zrobić. I pewnie tak będę musiała zrobić butelki, wszystko wyciągnąć, żebyśmy to mogli wyregulować. Chociaż nawet poczekamy może na mojego brata. Jak przyjadą, to by to z mężem, wiecie, dwóch facetów, jednak silniejsi, żeby to wyregulować. Może oni to po prostu zrobią. No, robimy, dobra, bo jest godzina 10:00, na gości mamy 16:17, myślałam, że na 15:00 będą. Czy masz iść, mama? No, przede wszystkim daj mi to, nie idź z telefonem po schodach, idź po kapcie, bo cię coś kaszle, jakiś taki kaszel mokry. Idź i dam ci idź po kapcie, nie będziesz ze mną, ten, bo chłodno jest już od... Ale za dużo nam mam. Nie masz, to ubierz skarpetki jeszcze najlepiej. No. I będziemy piekły, robiły dalej. Na razie musimy zrobić trochę ciasto. Dobra, ja sobie szukam przepisu.
Dobra, to już robiłam. Dobra, to 60 minut. Po godzinie ciasto pokrój na cienkie plasterki, rozwałkuj lub rwij na kawałki, ciastem wypełnij dno blaszki wyłożonej papierem do pieczenia. U mnie była to blacha o wymiarach wewnętrznych 24 na 34. Trying to get your attention. Can I come close? I don't know how to play this. Our hands touch once or twice. Feeling kind of hypnotized. I'm looking at you and I feel the tension. You know, this could be like heaven. I am right here doing my best to make you feel like I do. And just for a second, your attention. Dobra, galaretki nam stygną, na zewnątrz jest zimno, co sprzyja galaretce, więc niech sobie to tam stygnie, jak to się ochłodzi, to do tego trzeba dodać maliny i przelejemy sobie to do garnka, a właśnie mi pikał piekarnik, wstawiamy kruche ciasto. Laura, musimy ten piekarnik wyczyścić. Dajemy tak i nie wiem na jaki czas. Malinową chmurkę robimy z przepisu. Ania gotuje. 15-18 minut. To będzie smaczne? No, damy na 18. Sprawdź. No. Start. I się piecze. Poczekaj, jeszcze. To sitko jest super. Sitko. Dostaniecie je w IKEA. Tak, ja je kupiłam w IKEA. Looking at you, I'm trying to get your attention. Can I come close? Dobra, sałatka z zupek mam prawie gotową. Dodam do niej jeszcze kurczaka, bo w tym przepisie nie było kurczaka. Jak będę robić obiad, to dodam kurczaka. Tu mam chmurkę. Ona sobie ładnie się stężała. Fajnie. Po dodaniu mrużonek malin bardzo szybko to wszystko stężało. No i teraz zaczęłam sobie robić już, wsadzę sobie bataty do pieczenia. Będę robić sałatkę z batatami i jak one się będą piec, to w tym czasie ja sobie przygotuję resztę do obiadu. A potem już zabieram się za, o 12 zabieram się już za obiad też, bo musimy coś zjeść, bo gości mamy dopiero 16-17, więc zrobię jakiegoś kurczaka, do tego nie wiem, czy frytki, czy ziemniaki, czy ryż, czy co. Surówki jakieś mamy właśnie w tym w lodówce, trzeba to zużyć, więc coś wymyślę. No i chyba zrobię rosół. Miałam robić barszczyk, ale zrobię rosół, a jutro na tym rosole zrobię sobie jeszcze, ugotuję sobie, dorzucę sobie ziemniaki i zrobię taki barszcz. Chyba. Bo i tak nie kupiłam sobie zakwasu, a ja lubię sobie zakwasu dolać do barszczu, żeby taki był lepszy, ostrzejszy w smaku i w ogóle. Więc działam, kroję bataty i będę właśnie je robić w owi. Zobaczmy, bo je trzeba podpiec i fajnie, no, widzicie, wrzucicie sobie do takiego rondelka, one będą w moment, a tak to sam czas, w którym piekarnik nagrzewa się do 200 stopni, to troszeczkę trwa, nie? Zabiera czas, a tu wrzucacie, włączacie i już leci.
Blat się piecze. Proszę bardzo, bezowy. Mam nadzieję, że się odklei potem od tego papieru. I on się tak ma piec godzinę 10-70 minut. A ja kończę teraz sadkę, trochę sobie bataków przypaliłam. A tam, nikt nie zauważy. I zrobimy. No i mam, proszę bardzo, wyszła. Tu mam sałatkę i tu mam jeszcze sernik. Także wszystko wyszło. A teraz ogarniam kuchnię, a oni jak zawsze siedzą, nic nie robią. Laurka, proszę iść po gumkę, zwiążę ci włosy. I manko, kochani, ja w biegu. Właśnie wróciłam do domu i będę teraz szukać statywu, który właśnie znalazłam. I będę uruchamiać zegarek Antosiowi. Kupiłam mu starter. Antoś od swojej chrzestnej i od mojego brata dostał na urodziny zegarek, który miał sobie sam kupić. Czekajcie. Dostał smartwatcha. To jest taki też bardzo prezent dla mnie, bo mój Antoś no, zaczyna już tam wychodzić do kolegów. My mieszkamy na wsi, więc wiecie, jest to takie bezpieczne, że sam się może wyrwać. No i kupiłam mu starter. Tak się to chyba nazywa, na kartę. To bardziej chodzi o to, żebym ja miała kontakt z dzieckiem, żeby ono też mogło do mnie zadzwonić. Wzięłam z plusa i zegarek z Gareta, bo wiedziałam, że Antoś dostanie ten zegarek. Ja wiecie, że kto mnie ogląda, wie, że ja miałam współpracę z Garetem. To nie jest współpraca. Pokażę wam ten zegareczek. I miałam też propozycję właśnie współpracy ze względu na zegarki dla dzieci, ale moje dzieci były wtedy jeszcze za małe. Teraz już są, Antoś jest odpowiednio duży, żeby taki zegarek dostać. Dla mnie to też będzie duże ułatwienie, że mogę się z nim, wiecie, nie wiem czy to się wyciąga, czy ta blaszka ma zostać. Będę się mogła z nim komunikować. Muszę wyłamać to i będzie miał swój numer. A jak będzie miał kiedyś telefon, no to może wtedy pomyślimy bardziej o abonamencie. A na razie myślę, że nie, to nie. To... Jeszcze przecież, aha, jeszcze tu jest ramka do wyrwania. O, wyszła. No i to będzie dla mnie fajne. Czy nawet jak trening skończy trochę wcześniej, czy coś, to mogę do niego zadzwonić i go sobie odebrać. I wiem, pojedzie też prawdopodobnie na obóz z piłki. Dobra, sprawdźmy to, czy działa. I taki zegarek, tu jaki to jest model? Garrett Kids Cute 4G. Taki masywniejszy, fajny zegareczek. I teraz będę musiała pobrać aplikację do niego i muszę się wyłączyć. I dlaczego ja wam też o tym tu mówię? Bo mój kod do Gareta dalej działa, także jakbyście byli zainteresowani, on wam daje 20% nawet zniżki z kiedyś ze współprac, bo sprawdzałyśmy to i użyłyśmy nawet tego kodu, więc jeżeli byście chcieli, to dam wam go w opisie filmu skorzystać. No kochani, następny dzień i dzisiaj już będę kończyć tego vloga. Już jest trochę na budziku. Na ile mamy na budziku? 9:51, a to jeszcze mam troszeczkę czasu. Na 10:30 jadę na oczyszczanie, więc tylko pomalowałam rzęsy. No i nałożyłam UV-kę. W końcu już potrzebuje moja cera tego. Już wam tyle mówiłam, że muszę iść na jakieś oczyszczania. Już wybieram się normalnie półtorej roku na to oczyszczanie. I w końcu nadejszła wiekopomna chwila. Idę. Muszę się zająć tymi doniczkami. Powiem wam, że szczęście w nieszczęściu. Spadła doniczka. I koło samochodu. Dobrze, że nie na auto. Boże święty. Mówię chłopaki, bo jeszcze kolega Antka mają dzisiaj lekcję do 10:30, więc mój mąż go odbierze, ja mam na 10:30 prawie to oczyszczanie. Laurka jest w przedszkolu, będzie w przedszkolu do 15:00, ona uwielbia przedszkole. No i w czwartek dzieci na galowo i w piątek mają wolne już, więc coś pomyślimy.
I ja dzisiaj już zabieram się za takie jesienne, taki deep clean mojego domu, powiem Wam, takie głębokie oczyszczenie domu, bo no bo tak wolę po prostu. Niektórzy wjeżdżają i w grudniu przed tymi świętami oczyszczają sobie ten dom, żeby na święta było tak super czyściutko. Ja to wolę już zrobić jesienią, posprzątać sobie w tych dziurach, w szafkach i ten porządek jakoś mi się utrzymuje, a przed tymi świętami tylko zrobić taki fresh, wiecie, tego domu, żeby było czyściutko, ładnie pachnąco, świątecznie. Już cieszyć się tym w grudniu, tym takim świątecznym, vlogmasowym klimatem. Pieczeniem pierniczków, robieniem pierogów, a nie kurde na szmacie lecieć. Więc ja będę to robić już i mi się to w zeszłym roku już dwa sezony z rzędu bardzo, bardzo mocno sprawdziło. No i tak, i potem dopiero na wiosnę robię znowu takie mocne sprzątanie w szafkach. A poza tym nie chcę czekać już z tym, już wkrada mi się nieład, wystaje mi tu w niektórych tych szuflad. Najbardziej nie lubię sprzątać właśnie garderoby, nienawidzę sprzątać mojej garderoby, bo ta garderoba nie jest zrobiona, jest to totalna prowizorka i nigdy nie jestem w stanie jej zorganizować tak, jakbym chciała. No ale mam nadzieję, że potem jak wyremontujemy, zrobimy, no nie wyremontujemy, wykończymy przedpokój na dole, bo to jest też dla mnie taki ważny punkt, że wiecie, tak naprawdę wszędzie w domu już mam super i jest zrobione, że tak powiem, ten dom, poza właśnie tym przedpokojem, który jest tam, szafa jest tam, ale to nie jest tak, jak powinno być, gdzie to jest takie, wiecie, wchodzicie do domu i to jest taki punkt pierwszy, jak wejdziecie do domu, no i garderoba, już nie wspomnę o drzwiach przesuwnych do tej garderoby, myślę, że one wjadą wcześniej niż cała ta garderoba, no a później, jak już to zrobimy na dole i to wejście do domu, bo to ten nie wiem jak to nazwać, jak się wchodzi do domu od razu, to przed domem jeszcze, to wejście jest niewykończone. Mamy cały dom wyotynkowany, wymalowany, ale to wejście jest niewykończone i jak to będzie zrobione, to wtedy będę myśleć o garderobie. Nie wspominając już o zadaszeniu tarasów i tak dalej, ale wtedy wezwę pana, żeby wszystko wymierzył i żeby zrobić tą garderobę i żeby w końcu było to wszystko tutaj jak należy i potem można sobie dalej tam myśleć. Ale o czym ja tu teraz gadam, nieważne to jest, o tym będziemy gadać, jak się będzie działo, prawda? No i w przyszłym tygodniu przydałoby się kupić drzewka jeszcze, posadzić, bo posadziliśmy już część, chyba Wam już o tym mówiłam. Posadziliśmy maliny, nawet Wam pokażę Wam. Tak z góry. Widzicie? Z góry Wam to pokażę. Tam jest totalnie, zobaczcie, już kret wjechał. Posadziliśmy mirabelkę, jabłoń, tak zwaną papierówkę. Posadziliśmy winorośle i tu posadziliśmy malinki. Posadziliśmy tam pigwowca, jeden agrest. Borówek żeśmy dosadzili, bo tam też już mieliśmy. Borówek żeśmy, cztery chyba borówki żeśmy dosadzali i tutaj jest aronia. Jeszcze aronię żeśmy posadzili. No i jeszcze będziemy dokupować jedną czereśnię. Będziemy dokupywać jeszcze jedną albo dwa gatunki jabłoni i na pewno jeszcze śliwę jerozolimską, bo mamy mirabelkę, jeszcze jerozolimską bym chciała. No i zobaczymy. I żeby te drzewka rosły w siłę i z takich badylków stały się takie, to drzewko ma już 3 lata i pięknie wygląda. Takie wielkie auta nam tutaj jeżdżą. A ja w ogóle wyszłam, tak, ale ledwo co włosy wysuszyłam. Ale takie potworne samochody czasami tu wjeżdżają, nie powinny. Dobra, ja jadę w dresie, ja jadę się zrelaksować do tej kosmetyczki i tak. No i będziemy coś potem działać. Czyli wrócę, to już te dzieci będą. O, właśnie, takie wielkie aucisko wjechało na taką uliczkę i potem mamy wszystko, no ale to są panowie od śmieci, od bioodpadów, a potem mamy tu wszystko, jest już ta droga taka popękana, taka jeszcze ona jest źle zrobiona, pobocza sobie, bo zobaczcie jakie są pobocza, widzicie to żółte i tutaj dwa samochody osobowe się nie miną i zjeżdżają na te pobocza i one są non stop całe poobrywane, to jest po prostu tragedia, a ta droga ma jakoś 10 lat, myślę, jak jest zrobiona, jakoś tak jak my braliśmy ślub, coś takiego, to zaraz potem zaczęli tą drogę robić, no to z 9 lat ma na pewno ta droga. Jakoś tak, no już jest po prostu w takim stanie, że szok.
Więc dobra. A ja jeszcze dzisiaj, jeszcze będziemy dzisiaj uduchowieni, bo idę na różaniec z Antkiem, bo podobno w tamtym tygodniu z drugiej klasy nie było nikogo na różańcu, więc się przejdziemy, a kościółek mamy tu blisko. A chyba mi się to przyda, powiem wam, potrzebuję się tak wyciszyć i wyciszyć trochę sama ze sobą, nawet nie pomodlić, ale siąść chyba w tym kościele i nie myśleć o niczym. Takie miejsce. W ogóle poodbijane, idę sobie to jeszcze poczyścić i za chwilę wychodzę. Mam bliziutko, tak za 15 minut gdzieś wyjadę. I jeszcze później muszę zrobić zakupy, żeby kupić coś na obiadek. Nie wiem co, spaghetti chyba dzisiaj zrobię. No i powiem wam, że znowu wczoraj taką stertę prania ogarnęłam, poskładałam, co trzeba było, to wyprasowałam i ja mam znowu pełny kosz prania. Nie wiem, u was też tak jest, przecież z tym praniem to jest niekończąca się opowieść. Ojej, oca się od barierki umoczyłam. No trudno, wyschnie, zanim wyjdę z domu chyba. No, to są moje okulary, których szukałam. No i będę się odzywać do was. Hej, babas, ja już powiem. Już się rozrobiła jaka premium na dace rania. Nie, już ja widzę już efekt, że jest ta buzia taka bardziej promienna. Będzie lepiej, bo tu mi się jeszcze zacznie na pewno łuszczyć. Czuję, jaki mam podrażniony ten nos. Mi się tak dzieje po prostu, ale to mam zawsze. No i zapisałam się jeszcze na 26 na karboksyterapię. To jest taka rewitalizacja, ale tylko ja będę robić okolice oczu. Bo ostatnio takie, nigdy nie miałam takich przyróżowiałych takich cieni, a ostatnio taka, czuję się taka przemęczona i stwierdziłam, że sobie zrobię. A mają dziewczyny promocję jeszcze, więc sobie pójdę. No i będę sobie chyba tą hydrację teraz robić co 3 miesiące. Można nawet co miesiąc, powiedziała mi dziewczyna tam, ale będę sobie chyba robić częściej. Zobaczę, jeszcze coś pewnie wymyślę, ale fajnie. No i co jeszcze? I wiecie, na co wpadłam? Ja mam bardzo długie swoje rzęsy i nawet ten temat został dzisiaj poruszony. Kurde, ja próbuję przyciszyć pilotem do telewizora, to radio. Mój mąż włączył radio i poszedł po laurę i boję się, że mi zablokują, a on ma to z aplikacji Sonosa i ja tego nie włączę. Musiałabym wyłączyć z kontaktu. I co ja wam miałam powiedzieć? Aha, i poruszyliśmy temat moich rzęs, które naturalnie są bardzo długie i grube są. Może tego w kamerze nie będzie widać, ale ja mam naprawdę długie i grube rzęsy. Zazwyczaj jak idę właśnie gdzieś to, czy robić brwi, czy coś, to każdy zwraca uwagę na to, że ja mam bardzo długie rzęsy. A jeszcze miałam pomalowane, więc ten. No i w lecie ja sobie robię, no nie, rzęsy. Ale teraz jak pójdę na brwi, to się zepsze na laminację też rzęs. I może właśnie to uratuje moje rzęsy, bo ja mam grube i ciężkie te rzęsy i chyba sobie strzelę laminację. Zobaczę, jak jest z efektem, bo jakby one mi się utrzymywały, bo to nic nie da. Czy ja podkręcę je zalotką i wytuszuję, no mogłabym je wysuszyć suszarką, żeby nie zdążyły opaść, nim tuż jest mokry. Ale one są tak ciężkie, że one opadają i są takie proste. I nie ma tego efektu, a one są naprawdę długie. Jak na samym początku, jak podkręcę i je wytuszuję, to są mega długie. No, zadowolona, lubię swoje rzęsy. Chociaż to mi Bozia ładne dała, ale nie umie ich jakoś po prostu uwydatnić przez to, że są takie ciężkie i toporne. W ogóle jakieś takie to światło jest, nie wiem. No i idę jeszcze dzisiaj do kościółka, a jest, ten nie spasowałby mi ten krem, który mam nałożony, bo ja cały czas go czuję. On nie jest klejący już taki, już się ładnie wchłania, ale tak, czuję tą skórę, taka jest klejąca trochę, taka śluzowata właśnie. Ja nie mogę tych kremów ze śluzem ślimaka, bo one są takie glutowate, ja nie lubię takich. Nawet mam jeden taki krem, co wyszła nowa seria z Bielendy, taki żelowy. Jezu, ja nie mogę tego stosować na twarz. Mi się coś dzieje. Ja muszę mieć zwykły krem, który się szybko wchłania i pozostawi tą skórę taką fajnie nawilżoną. No i tak. I zapraszam was do mojego sklepu po moje balsamy, żele i szczotek. Zostało mało. Także, bo jest tylko chyba 5 albo 4. Nie pamiętam. Więc jeżeli byście chciały skorzystać, to nie będę już tej głowy mała, powiem wam, że potraktuję to suchym szamponem, bo i tak na noc będę robić wcierkę. Powiedziałam, że teraz wcieram w te włosy, co popadnie.
cały czas tą wcierkę, to znaczy wczoraj zaczęłam, bo się zdeterminowałam, bardzo długo nie wcierałam już wcierki i wcieram tą, będę wcierać wcierkę, chciałabym dotąd włosy zapuścić, zacycona wesele mojego brata. Myślicie, że mi się to uda do sierpnia? Nie wiem, zobaczymy, ale będę wcierać teraz i mi i tak już dużo pomogły te wcierki, patrzcie, ja tu byłam łysa, patrzcie, co tu się dzieje. Takie baby hairy, patrzcie. Ja tego nie miałam. To są wszystko nowe włosy. Także wcierki działają. Kto tam zszedł? Katar przyszedł. Z przedszkola. Co to za katar? Już miałam. Spotkał katar, ale nie miałaś takiego. Idź, wysiąkaj nos. Wysmarkaj się. Nie wiem, gdzie mama Maźda. Ściągnij bluzę. Oparzenie. Ściągnij. A tata nie umie? Ukalary. Aha. Ściągnij. Ukalary. Biega, krzyczy pan Hilary, gdzie są moje ukalary. Biega, szuka w spodniach i w surducie, w prawym bucie, w lewym bucie. Wszystko w szafach poprzewraca. Nie, nie widzę. Maca szlafrok, palto, maca, nagle zerka do lusterka. Nie chcę wierzyć, znowu zerka. Co? I okazało się, że ma je na własnym nosie. Mogę?